Cześć. Postanowiłem nakręcić filmik moim aparatem, żeby pokazać po prostu, jak on nagrywa filmiki. W opisie oczywiście jest informacja, jaki to jest aparat. Tutaj teraz doszedłem na zewnątrz, żeby pokazać, jak się zachowuje kamera przy dziennym świetle, a raczej takim zachmurzonym, mam nadzieję, że widać. Jest tam jakieś ustawienia antyszoka, na pewno w tym momencie w tym aparacie, ale nie wydaje mi się, żeby to była opcja, którą często zmieniam. Nie ustawiałem aparatu tak, żeby było widać, żebym wyglądał jak najlepiej, tylko po prostu go włączyłem i tak działa. Także też chciałem pokazać, byłem na zewnątrz, teraz wchodzę do kuchni, wejdę do ciemnego pokoju, żeby było widać, jak to wygląda. To myślę, że raczej żaden aparat nie będzie miał jakiejś przewagi, bo po prostu jest ciemno. Także wyjdźmy jeszcze na górę. Tutaj też jest jakieś specyficzne światło. Może jeszcze lampkę. Także mniej więcej trochę światła dziennego, trochę lampy. Myślę, że teraz dobrze widzicie, jak po prostu ten aparat nagrywam. Tu widzę już w lustrze, że nawet wykrywa twarz w tym momencie. O, tu mam lusterko. Lusterko powiedz przecie. Który aparat najlepszy w świecie. Także jest to aparat od Sony WXD. Niech to przeczytam. DSC WX350. Kupiłem go za 100 funtów na eBayu, co myślę, że jest naprawdę mało taką wielką przeceną, bo na przykład w Kurysie, w takim, wiadomo, jeśli ktoś nie jest w Anglii, to nie kojarzy, taki sklep z elektroniką jakby MediaMark w Polsce. Więc myślę, że dobrą cenę zapłaciłem za to. A tu mój kot, może kota też pokażę. Patrz, to kocie ma do kamery. Tak wygląda kot w kamerze. Oczywiście ona nigdy nie wychodzi, bo ona jest czarna i ciężko jest zrobić w ogóle zdjęcie. Ale myślę, że prezentuje się to całkiem fajnie. Uśmiech kocie. Nie, kot nie zrobił uśmiechu. Taki kot. Dobra. To myślę, że na tyle. Dzięki. Na razie.